Panie prezesie, Agencja Rozwoju Regionalnego w Nowej Rudzie to jest instytucja, która wspiera przedsiębiorców, pomaga im na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Więc oczywistym jest, że tarcza antykryzysowa to także dziedzina, w której AgroReg funkcjonuje z dobrymi efektami. Ja myślę, że mówienie o tarczy, o kryzysie, koronawirusie, a to chyba nie czuje się na siłach. Ja chciałbym mówić o pieniądzach. To jest najlepszy sposób. Te wszystkie tarcze mają jeden cel. Walczyć z koronawirusem poprzez pewien ład gospodarczy, który w Polsce tam się zachwiał. I tego się trzymajmy. Pieniądze. Pieniądze nam są potrzebne. A do przedsiębiorców mówię tak. Rzeczywiście, pani redaktor i przedsiębiorcy, AgroReg jest od tego, żeby pomagać wam, aby te pieniądze mogły trafiać tam, gdzie one są potrzebne. Jeśli one są związane z tarczą, możecie do nas dzwonić, obserwujcie nas na Facebooku, kontaktujcie się. Współpracujemy z Bankiem Pekao, który również realizuje pewne cele związane z tym, żeby dystrybuować pieniądze po to, żeby ratować lub też wspierać działalność gospodarczą. To jest warunek przetrwania. Panie prezesie, a gdybyśmy porozmawiali o szczegółach, może nie takich bardzo głębokich, ale gdybyśmy się przez ten temat po prostu prześliznęli, gdyby Pan nam opowiedział, jakimi instrumentami dysponujecie, żeby przedsiębiorców w tym trudnym czasie wesprzeć? Ja myślę tak, że mówienie o szczegółach byłoby kompletnie nie do zainteresowania przez naszych słuchaczy. Bardzo krótko chcę powiedzieć. Każdy, kto uważa, że został dotknięty przez koronawirus, mam przekonanie, że władza przygotowała pewien pakiet dla nich. Jeśli nie wiecie, a możecie nie wiedzieć o tym, nie? Możecie nie wiedzieć o tym, że coś jest dla was przygotowane, ponieważ zajmujecie się swoją działalnością bieżącą, więc słyszymy o tym, że są tarcza 3, 5, 6, 10, 15. Nie wiemy, gdzie tam jesteśmy, dlatego AgroReg jest do państwa. Jest pracownik tutaj przygotowany, który może kierunkowo wesprzeć państwa. Natomiast sam AgroReg w swojej działalności niewątpliwie prowadzi swoją działalność pożyczkową. Prowadzimy swoją działalność również szkoleniową. Właśnie dzisiaj uruchomiliśmy możliwość pozyskiwania środków na szkolenia pracowników, na powiększenie kwalifikacji. Zachęcam przedsiębiorcy, jeśli macie taką potrzebę, aby zwiększać umiejętności swoich pracowników, koniecznie zgłaszajcie tutaj takie zapotrzebowanie. Pieniądze na to posiadamy. Do tej pory, pomimo koronawirusa, pożyczyliśmy 16 milionów złotych. Te wszystkie pieniądze trafiają do naszych przedsiębiorców na Dolnym Śląsku i poza Dolnym Śląskiem, tak żeby tak w skrócie mówić. Bardzo jesteśmy zainteresowani, aby móc uczestniczyć w tym całym procesie wspierania działalności gospodarczej. Ponieważ jeśli mamy przekonanie o tym, że koronawirus dotknął nas bardzo silnie, to żeby go zwalczyć, potrzebna jest działalność gospodarcza, ponieważ ludzie muszą kupować, muszą działać, muszą pracować. Inaczej będzie katastrofa. Dotknie nas zupełnie inny korona. I nie będzie to wirus, ale to będzie tragedia. W tej chwili też mamy taką sytuację, że część przedsiębiorców została strukturalnie dotknięta. No to tutaj to już zauważamy, więc prolongujemy również te kredyty czy pożyczki. To jest oczywiście ta działalność turystyczna, hotelowa, która tutaj chociażby w Kotlinie Kłodzkiej czy ogólnie na Dolnym Śląsku jest bardzo silnie rozwinięta. Dlatego zachęcam, jeśli ten program 1000 zł na wyjazd, to zachęcam, żebyście tutaj przyjechali, bo być może wspieracie naszych przedsiębiorców. W ten sposób wesprzyjcie tych przedsiębiorców. Ja im prolonguję pewne kredyty związane z tym, bo trzeba im pomóc. Natomiast pomoc może tylko i wyłącznie być wtedy, kiedy pieniądze tu zostaną przywiązane i wydamy je. To jest jedyny ratunek. Walczmy w ten sposób z koronawirusem. Nie ma innej drogi. Wakacje tylko w Polsce. Wakacje tylko w Polsce, bo musi się ruszać pieniądz tutaj w kraju. Jeśli się ten pieniądz nie będzie ruszał w Polsce, nie będziemy zużywać dóbr, które są wytworzone tutaj w Polsce, jeżeli nie będziemy świadczyć usług i korzystać z tych usług, niestety pieniądz nam się zatrzymał. Jak się pieniądz zatrzymał, nie ma sprzedaży i proszę mi wierzyć, nie będzie ani części podatkowych, nie będzie, będziemy mieć problem. Nie wolno. Dosyć. Koronawirus za dużo już nas tutaj przećwiczył i wracamy. Musimy wracać do działalności. Działalności gospodarczej przede wszystkim. Tam są pieniądze, tam jest potrzeba. To jest też może nie tyle apel, ale chcę, żebyśmy mieli wielkie świadomości, że przyszłość w tej chwili zależy już, czy również
od przedsiębiorców, bo oni dają pracę. Oni muszą zrobić ruch pieniądza na rynku. I wszystko, co jest do dyspozycji, powinno być wykorzystane. Chciałbym bardzo, żeby ci przedsiębiorcy, którzy współpracują z nami lub też chcieliby z nami współpracować, żeby mogli skorzystać z tych ułatwień, możliwości w swojej działalności gospodarczej. Bo to jest jedyny sposób na to, żebyśmy mogli rozwijać się i chcieć mieć dobrobyt w swoich domach. Nie ma innej drogi. Nie ma, pani redaktor. Pani powiedziała przed chwilą, że tam jest piękny widok za tym oknem. Ale tam z drugiej strony są właśnie hale, fabryki, tam ludzie pracują i muszą, część musi wrócić. Musi wrócić też wynagrodzenie, żeby ci, ponieważ część ma obniżone wynagrodzenie. Tarcze mają złagodzić. Natomiast szansa jest tylko i wyłącznie, że jeśli mamy piękny widok za tym oknem, to tam ludzie muszą być szczęśliwi, wykonując swoją pracę, a nie lękać się, że ją stracą. To jest wielki obowiązek. Obowiązek oczywiście AgroRegu, ale wyzwanie dla przedsiębiorców. Ja apel do przedsiębiorców. Zacznijcie odważnie działać gospodarczo. Miejmy wielką nadzieję, że dzięki temu uda nam się to przetrwać. Panie prezesie, żeby zostać beneficjentem tych programów, którymi państwo tutaj dysponujecie, no trzeba wypełnić na pewno stos dokumentów. Te dokumenty są bardzo skomplikowane. No, to jest ta bolączka wynikająca z dwóch takich etapów. Pierwszy etap to jest taki, że przedsiębiorca, który chciałby rozwijać swoją działalność, a gdzie ja tam zadzwonię, a co mi powiedzą, a powiedzą mi w sposób skomplikowany. Proszę dzwonić tutaj. Proszę, drodzy państwo, dzwońcie, zadawajcie nam pytania. Na tej podstawie będzie AgroReg wiedział i my będziemy wiedzieć, jakie przygotowywać odpowiedzi lub jakie dokumenty, żeby wam ułatwiać. Taka jest nasza rola. Absolutnie. Szybkość działania jest tutaj kluczowa. Jeśli chodzi o samą dokumentację, którą należy, no jest pewien pakiet dokumentów, które trzeba wytworzyć. Trzeba uwiarygodnić swoją działalność, uwiarygodnić siebie, bo jeśli będą to pożyczki czy kredyty, natomiast tutaj pomoc absolutnie będzie. To nie są jakieś dokumenty, których nie można by było spełnić. Mało tego, wcale dużo tego czasu nie trzeba poświęcać. Bardziej liczymy na to, żebyście się koncentrowali na działalności gospodarczej. Natomiast my te dokumenty wam postaramy się tak jasno przygotować, żeby one były do spełnienia pod względem wymogów. Myślcie o tym, jak zarabiać, jak realizować swoje cele gospodarcze, jakie pomysły tutaj realizować. W was nadzieja. Dziękuję bardzo.